A więc witam Was, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Myślę, że znowuż będę go nagrywał w granicach około tygodnia, zanim go zmontuję. Przed chwileczką byłem właśnie nadać paczki. Tym razem stwierdziłem, że jest zimno, mroźno, nie będę szedł do paczkomatu, tylko nadam to w POP-ie, czyli punkt obsługi paczek to się chyba nazywa. I powiem Wam tak. Wszedłem na stronę InPostu, widzę, że w pobliżu mam no, sporo takich urzędów, więc pojechałem pierw na ulicę Dworcową, gdzie okazało się, że to jest wszystko już zabite dechami i nic takiego tam już nie ma. No dobra, następny POP znalazłem gdzieś na ulicy Senatorskiej. Jeździłem po bramach, szukałem, pytałem ludzi, nikt nie widział, nikt nie słyszał. Okej, to były adresy bezpośrednio ze strony InPostu. Następny impost, ulica Jaworzyńska. Zgadnijcie, co było. Dokładnie to samo. I dopiero na koniec, na Myrka, znalazłem taką wielką halę, na której to już rozładowywali, busy stały i tak dalej. Byłem też przed chwilą w tak zwanej Biedrze. Pojutrze jest Dzień Kobiet, więc kupiłem jakieś tam storczyki, jakieś bombonierki z Instytutu Majtki z Drutu, ale z ciekawszych rzeczy kupiłem w sumie dwie rzeczy, powiedzmy, na testy. Pierwsza rzecz to jest zestaw wierteł. W zasadzie kupiłem to tylko po to, że potrzebowałem jakiegoś w miarę ogarniętego organizera na wiertła, a za 17 zł to pudełko wydawało się ok. Wewnątrz są wiertła do metalu. Kolejna natomiast rzecz to jest taka lampka warsztatowa na takim długim pasku LED. Kupiłem ją z tego względu, że wydaje mi się, że bardzo elegancko wejdzie tam lajonek w ilości sztuki 1 bądź 2. Pamiętacie, jak na giełdzie kupiłem ostatnio części głównie od telewizora? No to właśnie troszeczkę rozlutowałem i chciałbym Wam pokazać. Względnie to na razie posegregowałem i posprawdzałem. Jest to raczej poukładane, jak widzicie, szczególnie jeżeli chodzi o obudowy, tranzystory czy diody, one są pokładane obudowami, a nie komponentami, że tak to nazwę. Tam widzimy różnego rodzaju złącza, tutaj troszeczkę przekaźników, tutaj parę mostków, tam z tyłu te mostki to są akurat moje kupione, tutaj kilka jakichś bezpieczników, tu rozlutowałem kilka SMD-ków, tutaj też na wierzchu widać 3 chyba czy 4 moje rezystory, reszta jest też z rozlutu. Tutaj takiej większej mocy też czasami się przydadzą. No, tutaj chyba nie ma co komentować. I teraz tutaj zobaczcie. Też kilka rzeczy fajnych jest. I na dodatek fura radiatorów. Jeszcze gdzieś połowa tego i część radiatorów już pochowałem, takich mniejszych, zobaczcie, było tego naprawdę od groma. Tak to wygląda całościowo. Teraz tylko to posegregować i poukładać. Zobaczcie, moi drodzy, widzicie te dwa. O, te dwa małe, no w sumie może nie takie małe, tranzystory, a mam ich chyba z 7, zwróciły mi koszt całego mojego zakupu, na który wydałem chyba tam 60 czy 70 zł tej elektroniki, gdzie było od groma wszelkiego rodzaju diod szybkich, kondensatorów, rezystorów większej mocy, no po prostu multum, no już nie wspomnę o samych radiatorach, gdzie aluminium ważyło nawet, żeby patrzeć na wagę złomu swoje, więc uważam, że to był dobry zakup, a te dwie rzeczy, tak tylko porównując, zwracają koszt zakupu całości. Jest tam sporo fajnych MOSFETów też, które wydłubałem i teraz akurat sprawdzałem, jeden z nich kosztuje około 29 zł, bo tak jak któryś tranzystorów czy czegoś nie jestem pewien, to zawsze sobie sprawdzam na stronce, co to jest i gdzie to odsegregować. Więc taka mała ciekawostka. Z samego rana jakaś paczka do mnie przyszła, nie wiedziałem, co to jest, żona mnie wołała, nie przyniosła jej, ponieważ była ciężka. Myślałem, że może w sumie, nie wiem, co to jest, często zamawiam coś na Allegro, nawet nie pamiętam, co to jest. I
wielkie zdziwienie było. Zresztą sami zobaczcie. Wiecie, jak wielkie było moje zdziwienie, że ta paczka do mnie dzisiaj przyszła? Tym bardziej, że szła ona kurierem i podobno cło było nieuniknione. A ona przyszła bez cła, bez VAT-u. I to jeszcze ona została wysłana 4 dni temu. Dziś jest szczęśliwy dzień. Także dzisiaj odwołujemy live'a i wszystko, co miało być na tamtym live'ie, będzie przesunięte, bo dzisiaj będzie na live'ie coś innego. Dzisiaj jest piątek. Znaczy pewnie jak wrzucam tego vloga, to już pewnie jest inny dzień tygodnia. A więc 25 km i 17 metrów jest za mną. Zrobiłem dokładnie połowę tego, co chciałem i wracam do domu, czyli w domu będę miał 50 km i parę metrów. Myślę, że to całkiem fajny wynik jak na taką pogodę. Troszeczkę się pogorszyło. Był moment, że myślałem, że będę jechał w deszczu, ale mi się udało. Myślałem nawet o tym, żeby odpalić krótkiego live'a, bo mam kilka tematów, które chciałbym właśnie poruszyć na vlogu takim. Ale jeszcze to nie jest ten moment, jeszcze to nie jest ta pogoda, jeszcze to nie jest ten czas. Więc wsiadam dalej, to jest moja pierwsza przerwa po 25 km i jadę dalej. I kolejny dzionek, moi drodzy. Wczoraj był live, składaliśmy naszą grawerkę. Dzięki Wam wszystkim, którzy wspomogli ten projekt w taki czy inny sposób, bo tak naprawdę 90% celu to zrobiliście Wy. Także grawerka została złożona, moim zdaniem jest lepiej zdecydowanie niż myślałem, że będzie, ponieważ ma tą moc. Jest mały wariat ta grawerka. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zapewne na przestrzeni czasu pojawi się sporo filmików na temat tej właśnie grawerki, ponieważ ona ma duży potencjał do modyfikacji. Widziałem tutaj kolega Mariusz pomagał, kolega Arek, jeszcze jedna osoba tam była, teraz przepraszam, zapomniałem nika, ale sporo osób jednak pomagało podczas odpalania tego, bo powiem Wam szczerze, że normalnie bym się do tego bardziej przygotował, tylko liczyłem po pierwsze liczyłem, że ona będzie chociaż te 2 tygodnie szła, a nie 4 dni od wysyłki, a druga kwestia, na jaką liczyłem, to że pierw dostanę cło i VAT, będę miał wtedy czas, powiedzmy 1-2 dni, zanim ona do mnie przyjdzie, i to miała być taka moja zwłoka. Tu się okazuje, że pyk, rano jest grawerka, no i trzeba, jako że to piątek, no to live od razu odpalamy, no i jedziemy z tematem. I troszeczkę nawet nie wiedziałem, o co chodzi tam z tymi pryzmatami, lustrami, tym wszystkim, ale temat jest, tak jak mówiłem, do ogarnięcia. A teraz, moi drodzy, jadę na jakieś tam umówione miejsce, bo kolejny widz stwierdził, że wspomoże tego kreatorka jakąś paczką. Dzwonił, pisał do mnie na Facebooku wczoraj, natomiast dzisiaj się umówiliśmy, bo on gdzieś przejeżdża przez Legnicę, że podjadę po jakąś paczuchę. A więc jadę po jakąś paczuchę, sam jestem ciekaw, co tam będzie się działo. Coś na odcinki będzie pewnie. No i paczka, moi drodzy, jest zgarnięta. Tutaj, jak to kolega powiedział, pakowałem jak leci, co potrzebujesz, co zostawisz, co nie. To jest bardzo dobre podejście. Jest kilka genialnych rzeczy, jeszcze nawet nie oglądałem całości, tylko tak na szybko tutaj mi powiedział, co mniej więcej tam jest, czego się spodziewać. Generator, a zresztą będzie live, a nie, to już po live oglądacie. No to mogę Wam powiedzieć, że tak na szybciutko tam były na przykład generator przebiegów, zasilacz od Commodore, oczywiście jakaś wiertarka, membrany od Altusów 140. No ogólnie rzeczy troszeczkę jest, fajnych. Więc co, trzeba będzie robić unboxing i widzę, że znowuż kolejne pojawiają się pomysły na kolejne odcinki. Powiem Wam, że dużo tego się robi i dużo będzie różnych odcinków. Zresztą cały czas widzicie, że dużo jest odcinków. Także super, dziękuję Ci raz jeszcze, kolego, jeżeli to oglądasz, za paczuchę. A tymczasem jedziemy do domku i będziemy zaraz robili unboxing live, tak zwany. No i, moi drodzy, mam jeszcze kilka lająków do otworzenia. W sumie to o jakieś 100 sztuk, trochę ponad. No i kolejny dzionek, niedziela, moi drodzy. Może jakiegoś słońca wielkiego nie ma, ale jest tam w granicach 10 stopni, 8 chyba, więc na rower wybrać się warto. Dzisiaj troszeczkę mniej się przejadę, ponieważ mam, powiedzmy, nie wiem, godzinkę czasu, więc zrobię może 30 km szybciutko.
a później pojadę, prawdopodobnie jak wszystko pójdzie dobrze, pogoda i tak dalej, pojedziemy z rodzinką na działeczkę i tam jest duża szansa, że zostanie odpalony live'ik. Także zbieram się zjeść śniadanko. No i pierwszy półmetek za mną, 15 km prawie mam. O dziwo fajne tempo mi się udało utrzymać. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Ale porównując do zeszłorocznych takich średnich, nie na czas żadnych tutaj przyjazdów na MTB-ku, bo na MTB-ku znowu jechałem, jest jednak zbyt duży wiatr, żeby, jak dla mnie przynajmniej, nie czuję się zbyt pewnie na kolarzówcach, jest tak około 20, w moment w porywach 30 km na godzinę i jest ten boczny wiatr, to nie jest przyjemne, dlatego na MTB-ku i na taki czas bez spiny uważam, że całkiem nieźle. A zobaczcie, jak wyglądają Kunice o tej porze roku. Wszystko, jak widać, jeszcze jest przymarznięte. To jak znajdę, to wam wrzucę zdjęcia, jak to w lato wyglądało. No i tak jak mówiłem, jesteśmy teraz na działeczce. Maja śpi, żona nagrywa, Wojtuś. Wojtuś, co ty robisz w zasadzie? Co robisz, synku? No, jak widzicie, taka sytuacja. A ja troszeczkę potestuję ten nasz lisi ogon. Tylko jest, który regenerowałem, to jest taka wtopa, że go w ogóle nie podładowałem akumulatorka, a cały czas go używałem przy gitarce tej 24-woltowej, więc zobaczymy. Już ogólnie tym ciałem fajnie pnia. Tępy na maksa, a miałem ostatnio kupić wrzeszczot, no w sumie ten piast jest jak nie wiem, na lebosza. Nie wiem jaki skok, może większy skok ustawić, ciekawe czy będzie wtedy ciało na większym skoku. Na większym skoku lepiej. Ale i tak jest tępy i akumulator troszeczkę już zdycha. Co nie Wojtuś, zdycha. Jedźka, śpi! Krótkie ogarnianie i zaraz odpalimy live'a jakiegoś. Tutaj mamy już pomysły z żoną, co zrobić. Będziemy mieli, jak to prawie śpiewał Lady Punk, skapkowe pole. Z jakąś agro... czym? Tkaniną. No, tkaniną. Wojtuś, nie bujaj, ma Jedźka śpi. No jeszcze tego bosza potestujemy. Coś poobcinamy zaraz, jakieś takie... Chodź żona, poobcinamy. Tylko jak widzisz, tutaj bateria jest trochę już. Myślałem, że wziąłem to, co załadowałem, bo jedno miałem załadowane. Wojtuś, a gdzie masz Marsiala? Marsiala. Gdzie jedziemy? Działkę. Działkę. Tak, jest poniedziałek. Jest pogoda, miało niby cały dzień w całej Polsce padać. A jak się okazuje, jest chmurno, ale 13,5 stopnia, czyli taka temperatura naprawdę moim zdaniem wyśmienita do właśnie wszelkiego rodzaju prac na działce. Ja, jak część z was wie, jestem ogólnie zimnolubny, więc wszystko powyżej 25 stopni dla mnie jest upałem. 20 stopni to jest męczące. A takie 13,5, 14, 17 to jest moim zdaniem świetna pogoda do wszelkiego rodzaju prac na zewnątrz. Więc idziemy coś pociąć dzisiaj. Co zrobiliśmy? Ogień! Ogień? Pali się? Wojtuś dmucha na ten ogień, tylko zastanawiam się, czy on dmucha, żeby to zgasić, czy żeby dodać więcej tlenu. Wojtuś, czemu dmuchasz? Także podcięliśmy dalej różę. Wojtuś się troszeczkę pokuł, teraz jak widzi różę, to chodzi, mówi, że kuje. I winogron podcięliśmy już tak raczej, jak być powinien podcięty. Fajnie się pali? Ognicho, nie? Podoba ci się ognicho? Ogień. Fajne krzesełko? Tatuś ci takie krzesełko zorganizował, żebyś nie siedział na ziemi. Będziemy jedli banana, tak? Bananka, no dobra. Dobra, weź sobie siadaj. Ognisko się pali.
A my będziemy jedli bananka, tak? I Kubusia. I Kubusia popijali. A więc dziś, moi drodzy, zaczynamy bardzo szybko chaotycznego vloga. Może później się trochę lepiej to rozwinie, bo wczoraj w nocy się okazało, że z Wiśnią będziemy jechali do Elbląga, czyli dla nas jakieś 600 km po samochód, prawdopodobnie dla Wiśni. A ja jeszcze mam tutaj do wysłania paczki dla Was, muszę popakować. No, żona już mnie woła, muszę jeszcze zrobić prywatny projekt, który muszę, mam już dzisiaj deadline. I po prostu się wszystko pali szybko. Więc wszystko na wariackich papierach. Może jak będziemy gdzieś w aucie jechali jakiegoś pit stopa, zrobimy jakiś live wieczorem czy coś, ale to zobaczymy. Na razie uciekam. I kwestia jest taka, tak jak Wam rano mówiłem, jedziemy do Elbląga. Mamy w sumie 500 km, 550 km. Jedziemy obejrzeć autko dla Pawełka. No ale w trasie nie może być inaczej, jakby Pawełek czegoś tutaj nie próbował lutować. Kwestia jest taka, że po prostu ładowarka, jedna z ładowarek nam się zepsuła, ale wiecie co, ja bym raczej potrzebował GPS teraz i trochę więcej światła na drogę, skupienia, także jest godzina 21.06, na którą mamy tam być w hotelu, gdzieś koło drugiej pewnie będziemy, jak dojedziemy. Także jedziemy dalej i gdzieś po drodze zrobimy sobie chwilkę przystanku, taki odpoczynek pół godziny, trzy minuty i wtedy odpalimy krótkiego live'a. Widać te pustaki. Już dojechaliśmy na miejsce, zobaczcie na ścianę. To jest hotel trzygwiazdkowy z pustakami takimi prześwitującymi. Telewizor. Nie wiem jakim cudem. Nie ma czego, bo tylko będzie piszczało, ale piszczy tak, że nie ale jak szumi. Ale ma pilota. Nie trzeba chodzić do niego, także jest plusik. Ale szumi... Piszczy. Jakby antenę była nie ustawiona. Nie, piszczy jak Sasha Grey... ciągnięta za włosy. Nie, powiem Wam, że jest full wypas, a zobaczcie sobie sracz. Jest opcja FES. Patrzcie na to. Jest normalnie piękne lustro. Nie wiem, czy to ładnie widać. Jest, no... Nie no, ogólnie nie to, żebym narzekał, bo jest fajne miejsce, można się przespać i tak dalej, ale dziwi nas to, że to ma trzy gwiazdki. Jest ok, warte swojej ceny i tak dalej, nie narzekam, jest w porządku. No jak za tą cenę... Jest bardzo w porządku, jak za tą cenę, tylko dziwi mnie to, że to ma trzy gwiazdki. Ale w każdym razie jest już za 5:03. Dojechaliśmy do Elbląga, pokonaliśmy trasę 550 km. Zrobiliśmy podczas tego wszystkiego jakiś live 20-minutowy ze stacji. I teraz idziemy z Wiśnią na łoże małżeńskie. Dostaliśmy niby podwójne, a jednak jedno. Chcieliśmy coś lutować, ale zapomniałem wziąć lutownicy. Ale mówiłem do Wiśni, że mogłem wziąć grawerkę i mogliśmy tą grawerkę ustawić, skalibrować. No ale no, niestety nie wziąłem, także jakieś piwko wypijemy, jedno i idziemy. I lulu. Lulu. A jutro po... Jutro, dzisiaj, za parę godzin, naście godzin, po audycji idziemy na 10:00, którą. Ale jest bardzo cicho. Teraz staliśmy rano, z Wiśnią przyszliśmy na śniadanie. Jeszcze coś tam nie odpełzło, także będziemy zaraz jedli. No żeby, dobrze, żeby nie przypełzło. Dobrze. Ale elegancko mamy tak. Krawaty są. Tak, która jest? 9:39. Wiśnia chrapał i rzucanie w niego kapcią nic nie pomagało. Dalej. Moi drodzy, wczoraj byłem padnięty chyba po trasie. Nie nagrałem praktycznie nic z żadnego vloga. Nie dałem rady też nic zmontować. Usiadłem sobie i zacząłem nadrabiać Wikingów, bo nie oglądałem. Nie spoilerujcie, proszę. Przyszedł do mnie, zobaczcie. Nawilżacz powietrza. Wojtuś mówi, że fajne, jak słyszycie. Fajne? Nawilżacz powietrza. Fajnie! Brałem akurat jeszcze dwa alarmy, musiałem kupić do nadziałkę i do przyczepy kempingowej, o czym Wam tam wspominałem. I też właśnie w tej samej firmie w New Electric były nie. Właśnie nawilżacze nie. Powietrza. A potrzebowałem coś takiego, ostatnio od Wiśni pożyczałem i stwierdziliśmy, że potrzebujemy takie coś mieć i mamy. Zobaczcie, cieszyłem się, że teraz na giełdę jak będę jechał, będzie ładna pogoda. Ostatnio już było po 13 stopni. Giełdę! Co nie, Wojtuś? Tu nie. Słabo to wygląda pogoda. Słabo. Słabo.
autku. Znowu będzie tata jutro marzł na giełdzie. Dudy! Popatrzcie, jak się ciągnie jeden z kominów. Komin? Komin! Tak fajnie, jakbyśmy żabę gotowali jakąś na parze. Żabę! Żabę na parze? Żabę. Tylko nie przewróć tego. Fajne. Żaby! Fajne. Żaba! A dmuchnij. Wojtuś, to się już do gorąca jest. Gojące. Na pewno, że gojące. Zimnie! Fajny jest ten nawilżacz. Zrobiłem zimnie! Nagrałem przed chwileczką unboxing i niedługo nagram wam coś więcej na temat tego nawilżacza. Zimnie! Na temat tego nawilżacza, bo ma super stosunek ceny do jakości, wydaje mi się. I ma duży pojemnik na wodę, bo 8 litrów. Dużo! Dużo! Takie dziwne pytanie, ale dlaczego płomień jest taki czerwony? Czyżby skład gazu był nie taki? Sama kuchenka jest nowa, ma w sumie kilka miesięcy, więc nie sądzę, żeby to z nią było coś nie tak. No ale na palnikach zobaczcie, no ogień jest pomarańczowy, nie niebieski. Czy to jest po prostu skład ciurowy, czy przez temperaturę na zewnątrz? Fajne? No i moi drodzy, śnieg, nie śnieg, mróz, nie mróz, wkrętarki same się nie kupią. Nie wiem, czy znacie takie właśnie staroindiańskie przysłowie. Tak, to było staroindiańskie przysłowie. A teraz mamy godzinę 5:20. Czekam na wiśnie, który zaraz powinien przyjechać i jedziemy na giełdę. Jest mróz, jak nie wiem, dzisiaj jedziemy do Wrocka na... No do Wrocka na giełdy ogólnie, może tak w skrócie powiem. Za normalnie takie poświęcenie iścia w taki mróz na giełdę, to pójdę chyba do Walhalli. Moi drodzy, łapka w górę, a my jedziemy. Nie z tematem, tylko autem do Wrocławia. Także będziecie mieli prawie godzinkę czasu, bo taką mamy drogę, żeby dawać te łapki w górę. Zobaczcie, tak wyglądają widoki na giełdę jadąc. Trochę nawaliło śniegu, co? Wiśnia, nawaliło śniegu? Zobacz do przodu, pokaż. Popyk by wciągał nos. O, 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 o. Była wizja growu. Także nawaliło śniegu. Jedzie, jedzie renifer przez Botwę i Estonię. Jedzie, jedzie renifer, ciągnie se kaloryfer. Nie, także ogólnie fajnie, fajnie się jeździ. Quattro daje radę, no super, super. Grzesiu będzie testował nasze urządzenie live'owe. Dobrowolnie na przedramieniu. Zatrzymaj, Grzesiu, zadycha, zadycha. Trzy. No. Dwa. Czekaj, to kurde musi bardziej przylegać. Nie, to chyba tak. Nie, bo jak końcówką będzie. Trzy. O kurde. Ale nie piknął. Nie, nie, nie spinam. Ja nie się spinam, czuję. To... Dobre to jest. A złap, dobra, już. Naciskam. I tak ustawiłem tylko 8 V. Mógłbym się tak karczycho tym wymasował. Dawaj, nie, dolni mi tym to. Serio? Tu, no. Dawaj. Chuj na koła! Chuj na koła, pięknie. A co to jest, Wojtuś? Chuj na koła! Co? Chuj na koła! Chuj na koła! Hulajnoga? To co to jest? Chuj na kołach. A i nie przetłumaczy mu. Ciężko nauczyć go tego słówka będzie. I znowuż mała szansa pojawiła się na to autko, ponieważ po naprawie ono nadal nie działa. Kreator bardzo, bardzo by chciał takie autko. I kolejny zimowy dzionek. Tym razem warto wybrać się do barbera, żeby was nie straszyć aż tak nadto. No więc co? Lecimy do Golibrody. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony, a od chyba dosłownie, nie wiem, kilkudziesięciu miesięcy
się zbierałem, żeby pójść do tego barbera, ale tak jakoś mi się nie chciało. Tak mówię, no ale po co? I tak dalej, i tak dalej. No przecież sam się potrafię ostrzyć trochę. No nie, nie potrafię. A teraz sam się cyklicznie zapisuję i jestem naprawdę zadowolony. Dzisiaj sobie nawet kupiłem jakieś olejki takie, o... Że jestem zadowolony. Jakby ktoś szukał takiego barbera, to... O, tutaj chodzi Kamil, kreator. To jest Legnica, ulica Jaworzyńska. Jestem zadowolony, żona jest zadowolona. Wszyscy są zadowoleni. Także barber jest na propsie. Słuchajcie, sprawa jest delikatna. Tak. Jedziemy sobie z Wiśnią. Jest niedziela. Zobaczcie, pogoda. Zimno, mroźno, śniegowo. Śniegowo. Wracamy sobie z Wrocławia, z Giełdy. Jedziemy drogą krajową numer 3. Jesteśmy dzisiaj za Środą Śląską, jak dobrze kojarzę. Tak, nie zwracam uwagi za bardzo na drogę. Jedziemy sobie spokojnie, pomału. Jedzie za kierownicą, nie zwracam uwagi na drogę. Na poboczu stoi koleś. Z daleka widzę, że chyba nie ma auta, dziwnie się zachowuje. Jedziemy bardzo wolno, więc można było zauważyć. Koleś 7-8 metrów od krajówki w szczerym polu. Odwrócony w stronę drogi. Zsunął tłoka i wali kapucyna. I się patrzy uśmiecha na auta. Na początku myśleliśmy, że opróżnia worek z moczem. Że opróżnia worek z moczem. Ale za dużo razy począsał. Tak. I jechaliśmy wolno i zobaczyliśmy, że ta czynność trwała długo. Za długo. Ale chociażby się odwrócił od drogi. Tyłem. Jemu właśnie o to chodziło, bo to on normalnie był ekshibicjonista, tak, który chciał pokazać, jak czepie kapucyna. Chyba. Z Wiśnią nie wiemy, co o tym myśleć. Po prostu koleś ma nieźle na sranę. O, jesteśmy przed Wilczkowem. O, to było, czyli to było w kierunku Wrocławia, czyli za Wilczkowem. Zależy, w którym kierunku to jedzie zresztą. Także grubo. No grubo. Taki dodatek do vloga. Uczcijmy to minutą ciszy. Tak, pojedźmy tym autem przez minutę i uczcijmy minutą ciszy. Dobra, powiedzmy, że minęło. Ogólnie możecie wyłączyć ten filmik. Tu już się nic więcej nie wydarzy. Chyba chcecie chwilę z nami jeszcze pojechać. Ale ja bym już na waszym miejscu wyłączył. Szkoda waszego czasu. Zróbcie sobie jakąś herbatkę. Albo kawkę. Albo kawkę. Tu już się nic nie wydarzy. Albo kole. Rusko.